To jest dość zabawna historia, wiesz, bo jak tamten facet, o którym wspominałem wcześniej, tak, odchodził z zespołu, myśmy chcieli się rozwiązać. Po prostu na zasadzie, no dobra, koniec tego, studia kończymy, trzeba się za robotę ale to brać. Był tak... Natomiast zaryzykuję stwierdzenie, że żeby zrobić karierę, to trzeba z tego Olsztyna wyjechać dalej. Dla mnie ogólnie najbardziej bolesną sprawą w polityce jest to, że u nas nie ma społecznego nadzoru nad klasą polityczną. U nas są wybory miss. Po prostu. Który facet nam się bardziej podoba, który fajnie gada, ten to przystojny, a ten to się dobrze wypowiada, ten to dobrze mówi o Polsce, mówi, nie? Tak. Nie byliśmy chorągiewką, która się zmienia i robi kawałki pod kogoś na przykład, bo coś jest modne, to zagrajmy tak. A bardzo dużo zespołów miało ten problem w Polsce, które były fenomenalne. Tylko on miał jeden problem, na przykład, że grają tak jak Korn. Tylko trochę gorzej. No to po co komu drugi Korn, jak jeden Korn jest? No tak. Dzień dobry Państwu, nazywam się Aleksandra Sawczuk, a naszym dzisiejszym gościem jest Bartosz Hipis Krusznicki, wokalista zespołu Łydka Grubasa. Cześć. Dzień dobry, bardzo witam serdecznie, zgodnie z zapowiedzią Hipis, wokalowy z Łydki. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszymy, wspaniale. Chciałabym zacząć od tego, że w przyszłym miesiącu już wyruszacie w trasę wiosenną. Emcie, imię twoje. Jak się czujesz przed tą trasą? Jesteś podekscytowany? Tak, jestem podekscytowany. Ogólnie, wiesz, zawód muzyka to jest trochę jak z marynarzem, nie? To zawsze tak jest, że jak się gra te koncerty, to się o niczym bardziej nie marzy, jak w końcu chciałbym mieć jeden weekend wolny, nic nie robić, wstać rano i sobie kawkę wypić, poglądać telewizję. Natomiast jak już w tym domu się posiedzi trochę dłużej, no to zaczyna trochę brakować huku w uszach, zaczyna trochę brakować publiczności, tego całego jazgotu, rumoru, bo koncert to nie jest tylko scena, tylko wszystko to, co jest dookoła, brakuje tej podróży, przejazdu i tak dalej. Także cieszymy się, fajnie, ta trasa na wiosnę się zapowiada naprawdę nieźle i to jest druga część tej trasy, bo pierwsza była na jesień. Jest to trasa, która nam promuje płytkę, która ma tytuł Ęć, dość przewrotny. Nie wiem, czy tam chcesz później pytać o to dalej, czy od razu wyjaśnić? Porozmawiamy o tej płycie, dobra, ale jak masz potrzebę teraz, to... Nie, no to zostawmy coś, nie? W każdym razie ten. No płyta Ęć ukazała się na jesień. Pierwsza część trasy była bardzo sympatyczna. Na wiosnę będzie, podejrzewam, trochę huczniej. Między innymi dlatego, że jesień zagraliśmy punkowo, bez Sexy Dente, stricte gitarowo i pograliśmy trochę ostrzejsze utwory, takie, których dawno nam brakowało w setlistach. Na wiosnę sekcja na niektóre koncerty wraca, także będzie trochę to wszystko pomieszane, będzie trochę bigosu, ale cieszymy się okrutnie, brakuje nam koncertów, ogólnie to jest, no, jesteśmy zespołem bardzo mocno koncertowym i strasznie lubimy razem z ludźmi przebywać, strasznie lubimy po tej scenie biegać i jak jest sprzężenie zwrotne, że ta publiczność reaguje, no to wiemy, że po to właśnie to wszystko jest, po to gramy. Natomiast no, rezultat traski zawsze jest pod znakiem zapytania, robimy wszystko, żeby to było dobrze zrobione, dobrze brzmiało, dobrze się wyprodukowało. Mamy nadzieję, że lista miast jest fajna. Zobaczymy. A będą jakieś miejsca, w których zagracie po raz pierwszy na przykład? Tak. Będziemy po raz pierwszy. Ogólnie to jest też tak, że dużo kapel w Polsce, zwłaszcza takiego większego kalibru, ogranicza się do grania koncertów po większych miastach. Dlatego, że wiadomo, to są koszty, chłopaki już chcą zarobić, mają jakieś tam naprawdę dość mocne ridery typu dźwięk, światło, produkcja, wszystko. Natomiast my bardzo lubimy jeździć do mniejszych miejscowości, bo tam publika niesamowicie żywiołowo reaguje, poza tym jest mocno zaskoczona na zasadzie, że kapela przyjeżdża i daje z siebie wszystko dokładnie tak samo, jakby to była Warszawa albo Gdańsk. To jest trochę nasz punkt honoru, żeby też do takich miejscowości przyjeżdżać. No i między innymi będziemy pierwszy raz w Brodnicy, będziemy pierwszy raz w Koninie. Muszę pomyśleć, gdzie jeszcze będziemy pierwszy raz. Jeszcze będziemy w kilku miejscach pierwszy raz na pewno. To oczywiście teraz mi wyleciało, musiałbym zobaczyć listę. Skleroza nie boli. Natomiast tak, odwiedzimy parę placówek po raz pierwszy i do kilku wracamy. Mamy nadzieję, że spodoba się to. Lista miast jest też tak dobrana na wiosnę, żeby to były miejscówki, w których dłuższy czas nas nie było. Demokracja po prostu. Chcemy obsłużyć sobą tą część Polski, która ma trochę rzadziej okazję przyleść na nasz koncert. No a potem oczywiście będzie sezon plenerowy, gdzie no pojawimy się w bardzo dużej liczbie miejscowości już tak stricte pod chmurką, pod granie. Zauważyłeś taką zależność na przykład, bo powiedziałeś, że w mniejszych miejscowościach jest trochę inny klimat. A tutaj w regionie publiczność przyjmuje was serdecznie? O, wiesz co, to jest strasznie różnie. To jest naprawdę niesamowita wypadkowa. Ciężko powiedzieć, od czego to zależy. Natomiast jest tak, że czasami
nawet w danym miejscu różne koncerty mogą być, że na jeden sezon pojedziemy, jest spokojniej, ludzie siedzą, słuchają, biją brawka, innym razem od razu idą do góry, jest pogo pod sceną. Także tutaj naprawdę nie ma jakiejś takiej jednej reguły, która by to wszystko wyznaczała. Zdarzało nam się grać w stricte rockowych klubach koncerty, które były dość spokojne. Zdarzało nam się grać w domach kultury w niedzielę wieczorem, gdzie jest naprawdę ciężko, bo ludzie przychodzą na 19, są na sucho i wtedy ten koncert w założeniach powinien być dużo spokojniejszy, a równie potem łatwo podnieść ludzi do góry i sprawić, że między tymi fotelami skaczą i się zderzają, nie? Natomiast tutaj w regionie no zawsze tak się mówiło, że południe jest gorące, północ jest zimna i to jest taka prawda, która gdzieś tam obiegowo w środowisku rock'n'rollowym funkcjonuje od dawna. To nie jest tak, że też, że my jesteśmy kapelą regionalną, że tu na swoich śmieciach gramy zawsze najlepiej. Kiedyś tak było. Tak. I Olsztyn był zawsze dla nas kluczowym punktem na mapie, zawsze przychodziło najwięcej ludzi i była najlepsza impreza. Natomiast wskutek tam lat działalności okazało się, że jak człowiek wyjdzie z tego swojego miasta i pogra gdzie indziej, to tam jest też fajnie i no mamy parę potężnych punktów na mapie Polski. Natomiast region tutaj lubimy grać bardzo, bo są naprawdę super miejscowości typu, nie wiem, Nowe Miasto Lubawskie albo Ełk, gdzie publika zawsze przyłazi tłumnie i zawsze są fajne koncerty. Czasami jest trochę gorzej, ale ogólnie tutaj nie odstaje to niczym od Polski. Serio, naprawdę. Żyjemy w bardzo fajnym regionie, jest naprawdę miło. Może trochę trudniej jest, jeżeli chodzi o kanały promocyjne, żeby dotrzeć do ludzi, bo mniej są przyzwyczajeni do oferty kulturalnej szerokiej, żeby gdzieś czegoś poszukiwać i sobie znaleźć. Nie? Trzeba trochę podetkać pod nos wiadomość. No tak, ale to też chyba w innych miastach, wiesz, ta promocja jest ważna. Jest. W ogóle w tych czasach teraz sociali i tak dalej, nie? To jest ogólnie problem taki, że social socialem, natomiast wielotorowość tych kanałów jest tak olbrzymia, że w tej chwili nie ma jakiegoś takiego jednego wyznacznika jak kiedyś, bo kiedyś to się wrzucało plakaty na słupy i to była podstawa. Teraz praktycznie nikt nie plakatuje, pomijając bardzo duże miasta typu Kraków, Warszawa, bo po prostu są zupełnie inne kanały. To jest Facebook, YouTube, poczta pantoflowa, mailing, własna strona, własny profil na Facebooku i bez tego właściwie ani rusz, a i tak jest coraz trudniej. Po prostu ciężko się przebić przez natłok informacyjny, któremu wszyscy podlegamy. Ludzie są na pewno przepompowani informacją i żeby gdzieś tam znaleźć, że jakiś zespół gdzieś gra, no nie jest lekko, serio, naprawdę. Trzeba się na tym mocno napocić i dużo tych cegiełek postawić, żeby coś urosło. Odchodząc na chwilę od tych tematów koncertowych, śledząc właśnie waszą dyskografię zespołową, natknęłam się na taką rzecz, że w internecie wyświetla się tylko 5 albumów, a w 2005 wydaliście płytę Stopa nie jest uniwersalna. To powiedz, z czego to wynika, że tego nie można nigdzie znaleźć? To nie jest płyta. To jest, wiesz, jakiś pierwszy wyczyn, który myśmy zrobili na sali prób w ogóle. To się nie nadaje do publikacji, po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Zespół był wtedy... Tak uważasz, że tak, to jest oczywiście. Okay. No słuchaj, no kapela była wtedy na fazie zupełnie takiej no punkowo-garażowej. Koncert się grało jeden do roku dla rodziców i znajomych. I Stopa nie jest uniwersalna, to jest po prostu totalny żart. To jest zbiór, wiesz, jakichś naszych wynurzeń, które myśmy nagrali na sali prób. To się w ogóle odbyło w ten sposób, że był analogowy mikser z lat 60. W to wpiętych 5 czy 6 mikrofonów, bo więcej nie mieliśmy. Perkusja jest nagrana w 3 mikrofony dynamiczne. Tylko wokale później są dogrywane, wszystko leciało na setę prosto przez jacka w komputer. Wpięte. Także to jest no, robota chałupnicza absolutnie. Poza tym no, nasze skille instrumentalno-wokalne były nieco mniejsze niż obecnie. Tak to ujmę. Okay. Także no, to jest jakiś początkowy etap. Natomiast pozwolę sobie zauważyć, że część utworów z tamtego okresu wydaliśmy na takiej składance, która się nazywa Greatest Sheets. Tak. I tam był składak z hitami. Była płyta z Poland Rocka 2018 na żywca i była płyta Sheets, gdzie właśnie znalazło się parę takich kawałków, które były zupełnymi odrzutami gdzieś tam z prób, które jako żart żeśmy sobie robili, a nigdy nie weszły na deskę kreślarską. I tam między innymi były chyba 3 kawałki ze Stopy, które uznaliśmy, że jeszcze nadają się do tego, żeby je wrzucić w jakiś recycling. Natomiast tamte nagranie to właściwie jest absolutnie punkowe, garażowe demo, nie płyta. Także to nie traktujemy tego jako płyty, bo to nie było studyjne nagranie, ani jakieś wydawnictwo, które by się doczekało, nie wiem, okładki. Myśmy robili sobie dla żartu okładkę Xero, w ogóle płyta była podpisana flamastrem i takie. Czyli nie kryje się za tym żadna tajemnicza historia. Nie jest to żaden sekret. Jeszcze co więcej, tam inny facet śpiewał, bo ja byłem zawsze w łydce gitarzystą, a na Stopie jeszcze śpiewa inny typek. On generalnie poszedł zupełnie inną drogą. Czasami wpada do nas na koncerty i się spotykamy, natomiast no, stwierdził,
stwierdził po prostu, że to jest rozdział dla niego zamknięty, on nie chce, żeby to gdzieś tam się pojawiało i tak dalej, bo to był jego czas studencki i tak dalej, czas studencki się skończył, w związku z czym uznaliśmy, że spoko, też nie chcemy się jakoś tym niesamowicie chwalić, może kiedyś gdzieś wrzucimy w formie jakiegoś bootlega, no zobaczymy. Przed działalnością w Łydce miałeś już takie tendencje do zabawy słowem, bo taka wokalistka młodego pokolenia, Mary z Polski, nie wiem, kojarzysz? Tak, oczywiście. Oczywiście. Powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów, że ona w takim okresie, wiesz, jeszcze liceum, bo też ona słynie z tego, że wiadomo, te zbitki słów u niej są takie nietuzinkowe, że tak, wysyłając wiadomości nawet, wiesz, swoim znajomym, robiła to w formie takich rymowanek i powiedziała, że nawet, wiesz, do tego stopnia, że ci znajomi się irytowali z tego względu. A jak to było u ciebie? No nie, wiesz co, to nie. To są czasami takie bardzo fajne legendy, wiesz, które ludzie lubią zbudować, że już jako dziecko przejawiał talent, w wieku 8 lat pisał wiersze, w wieku 11 zaaranżował swoją pierwszą operę, a jak miał 15 lat, to wyprodukował pierwszy musical, nie? No to nie. To ja nie miałem takiej inklinacji. No fakt, że ja zawsze byłem w miarę niezły w pisaniu rzeczy, no jakieś tam wypracowania z polskiego, no to już złóżmy to na kark po prostu bardziej wajchy przychylonej w stronę humanizmu niż przedmiotów ścisłych. Natomiast ja zawsze bardzo lubiłem czytać, pisać i sprawiało mi to frajdę, ale za tekst, jeżeli chodzi o komponowanie czegokolwiek, to pierwszy raz złapałem już wiedząc po prostu, że robię to z myślą o piosenkach. Gdzieś tam ta potrzeba się pojawiła w wieku nastoletnim, gdzie grało się na gitarze, śpiewało i przyszło do głowy, a napiszę coś swojego, nie, fajne piosenki ludzie mają itp. A tak naprawdę pierwszy raz to miało okazję użyć światło dzienne właśnie w Łydce, kiedy to jest dość zabawna historia, wiesz, bo jak tamten facet, o którym wspominałem wcześniej, tak, odchodził z zespołu, myśmy chcieli się rozwiązać. Po prostu na zasadzie, no dobra, koniec tego, studia kończymy, trzeba się za robotę brać. Ale to był taki kryzys na zasadzie, że wiesz, że to właśnie tamten człowiek to był spoiwo tego zespołu? Czy... Nie, po prostu no, zaczęły się pojawiać problemy, bo trzeba by szukać teraz wokalisty, a weź znać dobrego wokalistę, nie? To nie jest proste. Był pod nosem, jak się okazuje. No, to jest właśnie historia dalsza. Natomiast to zawsze wyglądało tak, że ja byłem dość uparty i były takie pomysły, żeby już ten zespół rozwiązać, dobra, zaraz do pracy każdy pójdzie, bo to akurat studia mniej więcej się kończyły, nie? I ja się zaparłem, powiedziałem, że nie, gramy dalej, choćbym ja miał śpiewać. Chłopaki oczywiście, wiesz, tak jasne, popukaj się stary. Powiedziałem, że nie i to jeszcze też wiązało się z sytuacją dość zabawną, bo akurat wygraliśmy wtedy przegląd, który nazywał się Przebojem na antenę. W Olsztynie był jeszcze Luz Rock i Grzegorz Kasjanik z Radia Olsztyn postanowił nas wysłać na konkurs, w którym każda reprezentacja regionalnego polskiego radia wysyłała swój zespół. I myśmy jako reprezentant Radia Olsztyn mieli tamże pojechać. Maciek wtedy... Ten człowiek, wydało się, powiedział, że on już nie chce po prostu z nami grać i tak dalej, bo ma inne plany. Ja się zaparłem, że my i tak tam pojedziemy i ja zaśpiewam. I jakoś tak zostało, żeby było śmieszniej. Okay. Taka autentycznie towarzyszy temu historia. No a z racji tego, że w Polsce jest tak, że wokalista pisze teksty w zespole rockowym, bo od tego niby jest, no to napisałem. Potem oczywiście no, troszkę więcej roboty z tym było, nie? Bo początkowy etap płytki to był zawsze taki, że im więcej żartów, im bardziej abstrakcyjnie, tym lepiej, im mniej to jest fachowo zrobione, tym lepiej, nie? Bo to jest antyzespół, kontrzespół i tak dalej. A gdzieś na jakimś etapie po prostu już nam się to trochę znudziło i ja zacząłem twierdzić, że no, tekst tekstem może być zabawny, może być szyderczy, ale jakby jakoś tam puentę miał, która niekoniecznie musi być taka całkiem zabawna, tylko tam może być jakieś ziarenko prawdy schowane, to może to się przydać. I to było to. Właśnie, a propos tej puenty, słuchając utworu Ogórek, tak się zastanawiałam, czy to jest tak, że publikując ten utwór, pisząc tego rodzaju tekst, chciałeś metaforycznie może przekazać, nie wiem, jakieś zwyczaje w społeczeństwie, które my mamy. Oczywiście. Zastanawiałam się na początku, czy to może chodzi o takie, wiesz, społeczeństwo tutaj w Polsce, ale tam się pojawia jakiś, wiesz, Bułgar, Turek. Nie, to tam bez przesady, to już akurat rymy są z tym no Turkiem, tak. Nie? Wiadomo, globalizacja, prawda, że cały świat kisi jest z tego zadowolony. No bo tak prawdę mówiąc, cały świat kisi jest z tego zadowolony. Natomiast sama piosenka, wiesz co, to jest dość zabawna historia, bo ten numer miał być o bieganiu kiedyś. Był totalny szał na bieganie, mój sąsiad o 5 rano, wiesz, ja go widziałem przez okno, ja dopiero kawę pierwszą nalewam, a widzę, że facet wraca po 40 kilometrze, nie? Ja tak miałem takie podejście,
Wiesz, trochę tak. Tak jest, nie? Zwłaszcza, że jak się z nim spotykałem na ulicy, to jedyne, o czym on potrafił gadać, to kontuzje, rzeźniki, sudeckie biegi i tak dalej. Nie? Tak ludzie mają. To mają, tak jak mówi się, że wiesz, studenci prawa, nie? Trochę żartuję, nie? Z tym bieganiem bywa. No ale to tutaj popełniamy, że tak powiem, biego-shaming. Jeżeli ktoś chce biegać, proszę bardzo, na zdrowie. Ja też czasami już mi się zdarzyło, już tak powoli zaczynam myśleć, a może by tak pobiegać, zwłaszcza jak waga, wiesz, do 3 cyfrówki dobiega, nie? To wtedy o. Natomiast to miało być o bieganiu, ale kiedyś, wiesz, gdzieś faktycznie pojechałem na rynek, bo jestem ogólnie prywatnie wielbicielem małosolnego i kiszonego. I tego ogurasa gdzieś tam do słoja sobie ładuję zawsze, jak jest okazja na wiosnę. I tak właśnie czyniąc słoik ogórków małosolnych, wpadło mi do głowy, że nikt nie napisał piosenki o tym cudzie w ogóle wszechświata, którym jest ogórek kiszony. No i dawaj. A żeby też nie było głupiej piosenki o kiszeniu ogórków stricte, no to skojarzenie jest dość naturalne, przewrotne, tak. I można to jakoś fajnie odnieść też na drugą płaszczyznę. U nas ogólnie teksty mają 2, 3 albo bądź nawet 4 wymiary, nigdy nie jest oczywiście i wprosto. Mhm. Natomiast jest to na tyle banalne rozwiązanie, że ja też nie chcę tu z siebie robić jakiegoś super przewrotnego autora, który ma bardzo dużą głębię. To jest proste jak dobry ogórek zdrowy. Natomiast fajnie, że też nie ograniczamy się do takiego zupełnie prymitywnego żartu, bo tak bym nie potrafił. Patrząc na ciebie na scenie, widać, że jesteś przepełniony taką pozytywną energią. Wiesz, taki wizerunek trochę wesołka i zastanawiam się, czy to jest tak, że ta właśnie energia sceny tak na ciebie działa, czy to jest tak, że ty taki jesteś na co dzień, bo różnie, wiesz, różnie bywa. Na przykład artyści wychodzą na scenę i budują sobie taką, no czasami kreację, wiesz, tak. W jakichś skrajnych przypadkach. No nie, ja się nie napinam na to. To nie jest tak, że to jest, nie wiem, jakiś wystudiowany patent na zasadzie, że nie wiem, oglądamy nagranie z koncertu i o, hipis, tu bardziej w prawo musisz przebiec, nie? Żeby też było jasne, ja nie mam nic przeciwko choreografii, nic przeciwko produkcji i scenografii, w której jest zawarte wszystko, bo gwiazdy amerykańskie, takie naprawdę topowe, typu, nie wiem, no Michael Jackson, Beyoncé, Pink, Taylor Swift, tam wszystko jest ustalone, wszystko. No, w którym momencie kobita bierze rękę, podnosi, tam akurat na nią pada reflektor, kamera podjeżdża, robi zbliżenie na paznokcie, żeby było widać, jaki kolor będzie modny w tym roku. I spoko, okej, okay. To jest z góry założone. Każdy, kto idzie na taki koncert, wie, że idzie na show, to ma być show, super. To jest tak samo jak, nie wiem, idąc na Marvela albo na Batmana, no nie będziemy oczekiwać smutnego kina francuskiego, tylko chodzi o to, żeby były efekty, prawda, i wybuchało. Także spoko, tu jest sprawa postawiona jasno, natomiast myśmy dawno, dawno temu obiecali sobie, że będziemy autentyczni, serio. Może to jest trochę pretensjonalne to, co powiem, ale uważam, że bardzo dobrze nam to idzie, i nie ma absolutnie nic, co by było wykalkulowane, wystudiowane, cynicznie wypracowane, bo uznaliśmy, że tak nam się to lepiej sprzeda. Tego unikamy. Na scenie jesteśmy tacy jak w życiu prywatnym, co nie znaczy oczywiście, że ja cały czas biegam, walę żarty i że nie wiem, jak idę po bułki do sklepu, to skaczę, nie? Bez przesady, na wszystko jest czas, ale akurat na scenie jest czas na to, żeby drzeć mordę, jest czas na to, żeby biegać, jest czas na to, żeby wzywać ludzi do boju, żeby darli mordę razem ze mną, no bo od tego jest koncert rockowy. Tak mi się wydaje. Zawsze tak to czułem. Poza tym, no, muzyka działa na nas. Jesteśmy bardzo impulsywni i jeżeli słyszymy te gitary w plecach, jeżeli czuć, jak bęben zaczyna pracować, a to jest naprawdę fajne nagłośnienie, jak zaczyna scena drżeć basem, jak się słyszy faceta z boku, jak w tą gitarę przyłoi, ma się mikrofon w łapie, to też jest moc, nie? To też jest siła tego przekazu. Ja tego mam świadomość, no to wtedy ciężko ustać w miejscu po prostu. No, od tego jest coś takiego jak właśnie muzyka rockowa w wydaniu live'owym i tym się różni od słuchania płyty w domu albo oglądania teledysku na YouTube. I to jest nie do zastąpienia. Chodźcie na koncerty, zapraszam serdecznie, tam naprawdę dzieją się rzeczy unikalne. A miałeś na przykład taką sytuację, gdzie w życiu na przykład były jakieś problemy i trudno ci było, wiesz, na przykład zagrać koncert przez to, że twoja głowa gdzieś tam była, wiesz, no byłeś myślami gdzie indziej, nie? Tak, bywały takie sprawy oczywiście. Natomiast, wiesz co, to jest azyl, nie? Muzyka, scena to jest azyl. Ja nie od razu twierdzę, że show must go on i koniec, nie? Bo wiadomo, bywało, że na scenę wychodziłem chory, zmęczony, bywało, że wychodziłem na scenę, nie wiem, 10 minut po telefonie, jakimś przykrym i tak dalej.
Natomiast w momencie, kiedy się na tą scenę wychodzi, to jest coś innego po prostu, nie? Bo wtedy jesteś tutaj. Ta muzyka gra, ludzie są i na chwilę rzeczywiście z głowy się to wszystko wylatuje, ulatnia i po prostu wtedy jest się dla ludzi i z ludźmi, nie? Jak się zejdzie, to potem jest co innego, no potrafi ciebie dogonić, nie? Natomiast no, na szczęście są priorytety, nie? I po prostu każdy koncert ma być tym unikalnym dla ludzi, trzeba się napiąć, a jeżeli to stoi w zgodzie z tym, co ja czuję w środku, jestem w stanie na godzinę czy półtorej na przykład wyrzucić z głowy to, co się wydarzyło niefajnego przed chwilą i po prostu zająć się tym, co w tej chwili jest ważne, no to tylko się ciesz. Nie znaczy to, że mi całkowicie tam schodzi, że jak po kaczce spływa, bo nie, ale no, na scenie zawsze jest fajnie i jest priorytetowo. Radio Złote Przeboje jakiś czas temu. Nie wiem, czy śmiejesz się, więc nie, może słyszę. Nie, okej. Okay. Boję się, co usłyszę. Oni prowadzą taki właśnie cykl, jakby takie filmiki, reakcja na. I pokazali, dali do posłuchania pewnemu Amerykaninowi wasz utwór Rapapara. No i jak to zwykle bywa, ci obcokrajowcy czasami mają problem ze zrozumieniem, wiesz, naszego poczucia humoru. Ten człowiek posłuchał tej piosenki i zacytuję ci właśnie, jak to skomentował. Powiedział tak. Najpierw stwierdził, że chce się zakochać, a potem powiedział, że dziewczyna ma pysk. Że co? O co chodzi do cholery? Według mnie zwariował, jeśli mam być szczery. To jest a propos podmiotu lirycznego. I uważasz, że to chodzi tylko o obcokrajowców, czy rzeczywiście my Polacy jednak mamy problem ze zrozumieniem czasami ironii? O, wiesz co, to jest tak, z obcokrajowcami to jest bardzo śliski temat, zwłaszcza jeżeli chodzi o kanały YouTube'owe. Dlatego, że wiadomo, na YouTube nie będzie naturalnej reakcji nikogo, tylko będzie zawsze przesadzona po to, żeby ktoś to obejrzał. Takie filmiki robi się po to, żeby ktoś widząc z kolei taki filmik mówił, patrz jak was draguje. Ja kiedyś widziałem też filmik z reakcjami jakiegoś typa, taki starszy gościu, siwy. Ja nie pamiętam, czy to był Amerykanin, czy to nie był jakiś Hindus w ogóle, czy coś, który też słucha tego Rapapara i tam się podniecał, że ale numer tego jest, nie? Ja do tego mam stosunek taki, wiesz, no jak do większości internetu. No bardzo duży dystans trzeba mieć po prostu, bo tam naprawdę no, umiejętność odławiania, trzeba mieć bardzo sieć z małymi oczkami, żeby umieć sobie wyłowić to, co nam się chce, a resztę móc przepuścić i nie, to chyba nielogiczne, co powiedziałem. Pal 6. Trzeba mieć sieć, żeby odcedzić. O. Tak, no jesteśmy teraz, wiesz, też tym zasypywani z każdej strony, więc ta sieć musi być taka mocna. Trzeba mieć elastyczny cedzak, nie? Natomiast wiesz co, to jest tak, jak Amerykaninowi pokażemy serial Alternatywy 4, tak, to tego nie pojmie. No po prostu nie ma szans, bo to jest kontekst społeczny, w którym coś jest osadzone. I ogólnie bardzo ciężko jest oderwać sztukę od kontekstu społecznego. Jeżeli każemy dzieciom w szkole czytać Żeromskiego, albo każemy czytać Krzyżaków, no to nie da się tego przenieść we współczesne czasy i odnieść jeden do jednego. Dlatego jestem zawsze strasznie zdziwiony, jak wszelkiej maści rewolucjoniści, którzy za wszelką cenę chcą walcować i prostować sztukę, żeby im pasowała pod ich wizję. I tutaj od razu zaznaczam, mam na myśli zarówno konserwatywnych cenzorów, jak i bardzo postępowych cenzorów, których niestety jest coraz więcej i bardzo często mówią wolność, wolność, ale po naszemu. Nie potrafię tego zrozumieć. Były problemy ostatnio na przykład o zgrozo z Lady Punk. No, ktoś się czepiał do pana Sewicza, że śpiewał na co komu dziś z tekstem, że był za wielką wodą i tam na nieletnią miał chęć. No i już ktoś każe mu się chłostać za to. Facet mówi, ludzie, no piosenka 30 lat temu napisana na inny kontekst, no co mamy ją skasować teraz? No nie, to jest świadectwo, to jest trop historii jakiś, który gdzieś tam leci. Nie? To, że się historia zmienia, nie znaczy, że zapomnimy o tym, co było. A jeżeli do tego jeszcze dodamy kontekst narodowy, społeczny i tak dalej, no to już w ogóle jest masakra, nie? I to, z czego my się śmiejemy, może być kompletnie niezrozumiałe dla kogoś, nie wiem, w Japonii, w Tajlandii itp. Raz na jakiś czas pojawia się coś, co ma bardzo uniwersalny humor i jest pozamiatane. Tak jak, no nie wiem, no serial Przyjaciele, który na przykład jest pod każdą szerokością geograficzną odpowiednio uszyty, jest tak uniwersalny po prostu, że bawi wszystkich ludzi niezależnie od ras poglądów. Ale też się nie podoba, prawda? Niektórzy już mówią, że o nie, 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 bo tam są żarty i tak dalej, takie za ostre, za grube trochę. Ja uważam, że kultury na siłę młotkiem nie da się zmienić. Jeżeli ktoś to usiłuje zrobić, bo ja nie rozumiem, to proszę mi to skasować, usunąć itp., no to nie da rady tego zrobić. Zawsze mu to wybije prosto w twarz. Rewolucja zżera własne dzieci pierwsze i ci, co dzisiaj nawołują do rozpalania stosów, piersi na tych stosach spłoną. Mam nadzieję, że kultury to dotknie w jak najmniejszym wymiarze. Cieszę się bardzo, że nasza piosenka się podoba i że w innych krajach też na przykład są reakcje dość entuzjastyczne, bo jest to kawałek nośny, uniwersalny,
A to, że ktoś nie rozumie, no to ja za to nie odpowiadam. Ja rozumiem. A propos tego, co powiedziałeś, to kiedyś w jednym z wywiadów o sobie powiedziałeś, że jesteś ćpunem informacyjnym. Tak. I zastanawiam się, czy w dzisiejszych czasach, jak to wszystko, o czym przed chwilą wspomniałeś, się dzieje, to jest ci łatwiej o tych zjawiskach społecznych pisać właśnie w sposób żartobliwy, na zasadzie, wiesz, pozbycia się tego natłoku myśli, to jest taka, nie wiem, forma, wiesz, refleksji? Tak, to jest na pewno jakiś wyrzut, który pomaga odreagować, dlatego, że wiesz, każdy ma w sobie jakiegoś barbarzyńcę i muzyka rockowa jest trochę barbarzyńska, zwłaszcza w naszym wydaniu. Ja się pod tym podpisuję obiema ręcyma, że my nie jesteśmy super zespołem rockowym, ambitnym i tak dalej, tylko trochę jesteśmy, ktoś kiedyś napisał w recenzji, kapelą memem. Ja się z tym zgodzę, jesteśmy z tego zadowoleni bardzo, bo taką mamy formę, bo to nie znaczy, że ja się od razu czuję gorszy, na przykład jakiegoś ambitnego muzyka operowego, umiejętnościami na pewno, natomiast niekoniecznie, że to, co ja robię, to jest godne, prawda, umieszczenia parę pięter niżej, bo tak zakłada hierarchia, no nie. Natomiast na pewno jest jakaś forma odreagowania i zrzucenia z siebie ciśnienia, można pozdejmować trochę pancerza, wyjść do chłopaków, zagrać sobie próbę głośno i spuścić trochę pary, nie, i przez mikrofon, i przez gitary, i przez skakanie, zmęczyć się, a przede wszystkim pobyć z ludźmi, mieć ten kontakt bezpośredni, zrobić coś, co nie jest na ekranie, nie jest w internecie i to jest chyba też bardzo fajne, co powoduje, że cały czas się tego trzymamy i co nas napędza. Jestem ćpunem informacyjnym, strasznie chłonę kanały informacyjne, lecę po tych wiadomościach itp. Teraz już trochę mniej, bo już mi przeszło, zwłaszcza, że od czasu COVID-a, od czasu Ukrainy i tak dalej, no po prostu już trzeba trochę zluzować gumę, bo można zwariować, nie? Dlatego, że przekaz medialny jest potwornie niszczący, jeżeli chodzi o psychikę, bo ma wywoływać skrajne emocje. Jak się cały czas w tych emocjach siedzi, to po prostu już głowa paruje. Także trochę odpuszczam, gdzieś tam sobie łażę po lesie, lubię sobie pójść na kawusie i po prostu posłuchać radyjka, nie? To są też takie rzeczy, o których nie wolno zapominać, bo jeżeli całkowicie utoniemy w medialnym, współczesnym, informacyjnym świecie, no to bardzo łatwo w tym roztopi się nasze człowieczeństwo. Tak uważam, serio. I staram się dać temu wyraz również w tekście, chłopaki, w muzyce. Mamy nadzieję, że to widać, słychać. No właśnie całą przedostatnią płytę mieliśmy na temat tego, jak łatwo utonąć w libacji socjalizacyjnej, czyli społecznej. Socjalibacja to jest właśnie o tym. Znowu się powołam na twój cytat. Też kiedyś powiedziałeś, Łydka to kapela rockowa, a nie penderecki. To właśnie też a propos tego, co, o czym teraz rozmawialiśmy. To jest zderzenie, wiadomo, dwóch różnych światów, nie ma tej takiej podniosłości, powagi. Mamy raczej beztroskę z takim czasami mocnym przekazem. A uważasz, że dzisiejszemu społeczeństwu brakuje jednak mimo wszystko dystansu, żeby niektóre utwory chociażby zrozumieć? Tak, uważam, że brakuje. Tak. Owszem, zgadzam się. Piękna sztuka sarkazmu i groteski odchodzi w niebyt. I tak jak mówię, jest bardzo wielu rewolucjonistów, którzy za wszelką cenę chcą świat wyprostować, żeby był ich po ich niemu. Może to też wynika z tego, że ja nie jestem coraz młodszy i troszeczkę mniej o tą groteskę, szyderę się ocieram. Jakbym prawdopodobnie siedział w tej chwili w klasie w ogólniaku i oglądał memaski z kumplami, to może już bym twierdził, że nie jest tak źle. Natomiast w tym takim oficjalnym, mainstreamowym świecie dość mocno zaczyna wjeżdżać temat, no, proszę się nie śmiać, proszę nie za głośno, proszę nie za mocno, proszę nie za kolorowo, niezbyt wyraziście, nie drapać i tak dalej, bo jeszcze nie daj Boże ktoś się obrazi, skrzywi. Nie sądzę, żeby to była dobra droga. Oczywiście no, można namawiać do takich rzeczy, ale nie przymuszać, dlatego że przymus zawsze wywoła reakcję i może się okazać, że to odniesie całkowicie odwrotny skutek niż założenie pierwotne, niestety. No tak, z komunizmem. No, fajny jest, super, no tylko niemożliwy. No ale wiesz, to też jest ciekawe, bo na przykład w utworze Lato poruszacie ten temat, że no dziewczyny, wiesz, tutaj golenie nóg, no bo w końcu jest ta ciepła pora roku. Ale jest dziad w autobusie dla równowagi. Tak, i to jest tak, że jakby my jako kobiety śmiejemy się, wiadomo, z takich rzeczy i to tak się dzieje, to jest zabawne, a jak przychodzi to do czego i mówi o tym, wiesz, mężczyzna, czasami w sposób taki żartobliwy, to już jest właśnie, już jest tragedia wtedy, jak on mógł, nie? Co? Ja myślę, że u nas w społeczeństwie bardzo by się przydało, ogólnie to mówię o światowej wiosce, nie tylko o Polsce. Jakaś taka, wiesz, zdrowa tendencja do nierobienia z igły widły. Tak. I to zarówno jeśli chodzi o przegięcia, jak i chodzi o niedociągnięcia, prawda?
Wiesz, przykładem takim absolutnie sztandarowym to jest na przykład gender utwór, nie? Tak. Który no, nie jest jednoznaczny, natomiast przyświecała nam przy jego układaniu idea obśmiania troszeczkę zarówno tego takiego pędu dzikiego na nowoczesność, jak i klasycznego zatwardziałego mózgu, który przed tym się broni ręcami i nogami, przypisując najgorszy epitet. I powiem ci tak, no, to jest kawałek, który wywołuje bardzo mocne emocje. Natomiast nigdy, ani razu nie było takiej sytuacji, żeby do nas napisała osoba, załóżmy transseksualna, pisząc, że ją to obraża. A na przykład krzyż? Żeby, ale poczekaj, okay. Wiesz, żeby było śmieszniej, dobra. Żeby było śmieszniej, kilka bądź kilkanaście razy, tutaj mogę się rozjechać trochę, bo nie pamiętam, czy tego było do 10 czy powyżej, dostaliśmy wiadomości od osób transseksualnych, które w prywatnych wiadomościach na Messengerze, Instagramie pisały nam, że za ten utwór dziękują. Autentycznie była taka historia, parę razy dostałem taką wiadomość na zasadzie, że stary, kurde, wiesz co, fajnie, że ktoś o nas mówi, że ktoś o nas śpiewa i my to rozumiemy, że to jest szydera, że ludzie po prostu nie kumają, boją się odmienności, boją się że tego, że ktoś jest inny, a z drugiej strony te inności mają jakichś samozwańczych obrońców, którzy w bardzo radykalny sposób usiłują wytępić wszelkie przejawy dyskusji, nie, koniec, tak ma być, będę zakrzyczany, finito. To jest dokładnie tak samo, zawsze takie porównanie rzucam, dość kontrowersyjne, jak z Janem Pawłem II. Jan Paweł II był święty, koniec, nie ma dyskusji. Jeżeli zadasz jakieś pytania, no to już jesteś bezecnym bluźniercą, a jak bronić, to do końca. To już wszystko święte, kryształowe, koniec, kropka, w ogóle obrazek na ścianę i tyle. No przecież to jest bez sensu. No tak. O zjawiskach powinno się dyskutować, natomiast zdolność do wysłuchania drugiej strony, zdolność do otwarcia głowy na tyle, żeby przyjąć czyjąś argumentację, jest podstawą jakiejkolwiek dyskusji. Jeżeli nie ma takiej otwartości, bo ja wiem wszystko najlepiej i ty też wiesz wszystko najlepiej, no to po co gadać? Nie? Czyli co, tak samo na przykład z tym utworem Krzyż, tak? Też nie było żadnych, wiesz, tam kontrowersji. W Krzyżu nie ma jakichś kontrowersji niesamowitych, bo to jest kawałek, który w tekście w żaden sposób praktycznie nie bluźni. No tak. Tak. Ale dlatego, wiesz, to słynne sformułowanie, no wiadomo. No tak, Andrzejek spod Krzyża to jest wymiar polityczny, prawda? Natomiast to chodzi po prostu o już takie bardzo bezczelne i cyniczne posługiwanie się symbolem religijnym do uzyskania jakichś celów, nie? Zarówno proreligijnych, jak i antyreligijnych, bo obydwie strony grają tym krzyżem bardzo mocno. Natomiast wiesz co, przyznam się do czegoś. Kiedyś w wywiadach bardzo często mówiłem, że to do ludzi należy zrozumienie utworu. Natomiast teraz na koncertach staramy się wykorzystać tą kontrowersję jeszcze bardziej wyraziście przed utworem powiedzieć, o co nam chodzi, żeby już nie było niedomówień. Bo zdaję sobie sprawę z tego, że coś, co dla mnie jest szyderą i groteską, jest dla mnie oczywiste, dla kogoś może nie być. W związku z czym czasami wykorzystuję niejasność naszych tekstów do tego, żeby zapowiedzieć tą piosenkę na koncercie, wywołać u ludzi określoną reakcję i zmusić jeszcze bardziej do myślenia, co niektórym faktycznie ułatwia sprawę. Serio, naprawdę. Trochę żałuję tego, ale uważam, że robimy to na tyle z polotem i na tyle z taką subtelnością, która nie przypomina uderzenia siekierą w czoło, że masz tak myśleć i koniec, że refleksja wywołana u człowieka jest jednak jego autorstwem, a nie naszym jakimś, nie wiem, popchnięciem, wepchnięciem w określony tunel i chyba o to chodzi. No też mamy prawo wyrazić swoje poglądy w jakiś sposób, nie? Natomiast nikogo do tego nie przymuszamy, ale staramy się mniej więcej w niektórych najbardziej skrajnych wypadkach powiedzieć, o co w tym chodzi nam. Po prostu, żeby ktoś nie wykorzystał naszej piosenki inaczej. I tutaj ciekawostka. Kiedyś zemdlałem dosłownie z wrażenia, jak znajomy wysłał mi link. Wiesz co, jakaś skrajna organizacja zrobiła sobie happening w Warszawie, gdzie palili tęczowe flagi i tak dalej. Okay. I w tło wrzucili gender, wiesz, nasz numer, nie? I tam, wiesz, chodzą, zakaz pedałowania, wiesz, te znaki i tak dalej, w tle leci gender. Znaczy się, ktoś to wziął, zabrał, po prostu myślał, że my na serio tak śpiewamy i jeszcze zrobił sobie z tego podkład muzyczny. Tragedia. Ola Boga, wiesz, no ja to zacząłem, mówię, no nie. No ale wiesz, to jest tak samo, no jak z Żydem na przykład. No tekst, który jest absolutnie prosemicki i pokazuje, że absolutną głupotą jest, nie wiem, uznawanie narodu za, wiesz, posiadające jakieś przyrodzone cechy i przez to kierowanie w stosunku do niego antagonizmu i szowinizmu. I do tej piosenki ludzie się czepiają, że jest antyżydowska. Zwłaszcza teraz w obliczu tego, co się dzieje. No myśmy akurat też pięknie trafili. Wydaliśmy nową płytę ze starymi wersjami utworów. Zaczynają Żyd z Jelonkiem na skrzypcach. Tak. I za chwilę był konflikt w gazie, nie? Także no...
nie pomogło. Nie, nawet YouTube nas zbanował na chwilę, nie? Na szczęście udało się przywrócić po wyjaśnieniu. I to jest, to mnie to boli osobiście, bo to jest piosenka, która właśnie pokazywała szablonowe postrzeganie Żyda jako tego złego. Piętnuje to bezpośrednio w ogóle tekstem i tak dalej, a teraz obrywam za to, że jestem antysemitą. Niesłychane. Ludzie, myślcie, to nie boli. Czasami się zdarza tak, że artyści wybierając sobie, wiesz, spektrum tematów, między którym będą tam, wiesz, balansować, czy to podczas pisania utworów, czy w wywiadach, od razu eliminują takie tematy polityczne, bo albo nie są gotowi, żeby o tym mówić, albo też czasami otwarcie przyznają, że nie chcą wpływać, wiesz, na społeczeństwo. Jak ty do tego podchodzisz? Rolą artysty jest głoszenie swoich poglądów, czy nie łączyłbyś tego? Każdy idzie swoją drogą. Serio, naprawdę. Każdy idzie swoją drogą, odpowiada za siebie. Ja się nie czuję absolutnie, wiesz, kompetentny do tego, żeby kogokolwiek pouczać, co on ma robić, nie? I ogólnie też uważam, serio, że każdy ma swoją łepetynę i powinien jej używać jak najczęściej. Ja mogę co najwyżej inspirować albo skłaniać do refleksji. Natomiast każdy gdzieś tam tą drogę wybierze sobie i ja zawsze staram się mniej więcej tego pilnować, żeby nie narzucać ludziom z automatu jakichś poglądów, które można w określony sposób zdefiniować tu i teraz. Tak jest z polityką. W polityce ja już dużo widziałem wyborów i one za każdym razem były najważniejsze, ostateczne i decydujące o przyszłości Polski. No i potem... Poza tym, wiesz, no 90% polityków w Polsce ma co najmniej 3 partie na rozkładzie i bardzo ciężko jest wymagać od jakiegoś polityka, że ja się za nim opowiem i on będzie konsekwentnie robił to samo. No nie, tam ta chorągiewka jednak się zmienia, w związku z czym no nie jest to dobry pomysł opowiadać się bezpośrednio za jakąś stroną polityczną sporu, bo można się bardzo, ale to bardzo zdziwić. Przykłady są, oczywiście można by tu je nazwiskiem pokazywać, chociażby jeden bardzo znany muzyk rockowy, który był politykiem proobywatelskim i się takim nie okazał. No ale to już pal 6, nie? W każdym razie, no ja uważam akurat, że artysta powinien zabierać głos w niektórych sprawach, natomiast powinien to czynić w zgodzie z własnym sumieniem, bo tak samo jak niedobre jest milczenie, czyli kompletne pomijanie tematu, tego nie tykam, bo to jest zbyt śliskie i mi to zaszkodzi, bo sprzedam mniej płyt albo zablokują mnie w radiu, tak samo niedobre jest na przykład specjalne wysługiwanie się jakimś bieżącym tematem. Napiszę piosenkę o tym, bo to teraz jara społeczeństwo i zrobię to jeszcze tak, żeby wsadzić kija w mrowisko i sprzedam dzięki temu więcej płyt. Tak, te nagłówki od razu, wiesz, media, kontrowersja celowa i tak dalej, no tego jest dużo. Ani jednego, ani drugiego skrajnego skrzydła nie popieram. Jeżeli ktoś chce mnie nazwać symetrystą, proszę bardzo, spoko, mogę sobie być symetrystą. Ja to nazywam jakimś spokojnym racjonalizmem. A co myślisz o tym właśnie zjawisku artystów na zasadzie muzyków, aktorów w polityce? To się chyba nie za bardzo sprawdza, z tego co zrozumiałam. Co? Nie, bo to równie dobrze moglibyśmy gadać, na przykład, czy weterynarze powinni być posłami. No, nie. No tak, no ale właśnie, wiesz, to inaczej jest odbierane. Jak ktoś jest w mediach, kojarzysz go, nie wiem, z gry w serialu, bo ma nazwisko, a później widzisz go, wiesz, na przykład w Sejmie. Bez sensu zupełnie to zakładać. Serio, to jest naprawdę bez sensu. Tutaj powinien decydować człowiek to, co ma do powiedzenia i przede wszystkim to, co ma do zrobienia. Dla mnie ogólnie najbardziej bolesną sprawą w polityce jest to, że u nas nie ma społecznego nadzoru nad klasą polityczną. U nas są wybory mis. Po prostu. Który facet nam się bardziej podoba, który fajnie gada, ten to przystojny, a ten to się dobrze wypowiada, ten to dobrze mówi o Polsce, mówi, nie? Tak, tak. I po prostu głosujemy nie patrząc na rękę. Dla mnie na przykład obelgą jest to, że kandydat w jakichś wyborach ogranicza się do tego, że powiesi plakat, buzia, hasło, Polska jest jakaś tam, numer, głosuj na mnie, wszystko. No nie, to jest za mało dla mnie, no bo mi coś takiego ubliża po prostu, bo ktoś myśli, że jestem kretynem, który zagłosuje, bo zobaczy plakat i faceta i to wystarczy, nie? Bo dobrze zdjęcie zrobione, albo ulotka, albo kiełbaski dają na wiecu. Powinniśmy to analizować, powinniśmy to nadzorować, powinniśmy brać udział w wyborach samorządowych, interesować się budżetami miast, uczyć młodzież od najmłodszych lat tego, że samorząd w szkole to nie jest lipa tylko i wyłącznie po to, żeby przyklepać co chce pani dyrektor, tylko że ma na coś wpływ. Tak. I wtedy może będziemy społeczeństwem obywatelskim, a na razie jesteśmy społeczeństwem sterowanym przez każdą klasę polityczną. Coraz bardziej, coraz głębiej obecny podział pokazuje to dobitnie po prostu, że te dwa obozy już zaczną strzelać do siebie. Po co? Nie wiem. Myśmy powinni z dołu do góry strzelać, a nie do siebie nawzajem.
wiesz, za parę lat znowu będzie to samo, no nie pozbędziemy się raczej tego, nie? Nie, no też tak takim nihilistą nie jestem, uważam, że to jednak trochę ewoluuje gdzieś tam w jakimś kierunku pożądanym, bo ludzie są coraz bardziej świadomi. Na przykład 20 lat temu nie interesowałby nas temat budżet, VAT, podatki, ZUS i tak dalej, bo to była czarna magia dla ludzi. Mm-hmm. Wtedy ich jarała Matka Boska, religia w szkołach i aborcja. I niektórzy politycy wracają do tego co jakiś czas, żeby kopnąć w tą klatkę, żeby małpa w środku skakała. Natomiast no i tak chyba ludzie coraz więcej zaczynają pytać, dobra, spoko, dobra, aborcja, a gdzie kasa? Nie? No tak, ale wiesz, no jest też kwestia tego, wiadomo, starszego pokolenia, no to o tym by można było mówić bardzo dużo, dlaczego wiesz... No wiesz, te pokolenia się zmieniają, młode pokolenie też będzie starym i to jednak cały czas się gdzieś tam przemiela. Będzie, natomiast wiesz, te tematy typu uderzenie, tak jak powiedziałeś, w Matkę Boską, w aborcję, no to jednak wiadomo, jakie niektórzy mają podejście co do tego. Tak, oczywiście, no to są bardzo, wiesz, to są tematy, które aktywują taką najbardziej... najmniej świadomą część społeczeństwa, tak, bo jest to temat, na który każdy może gadać, ile chce, prawda? Bo na temat, nie wiem, barier celnych w Unii Europejskiej, no to trzeba coś wiedzieć, nie? A na temat Matki Boskiej aborcji wypowiadać może się każdy. No. Dlatego wtedy najgłośniejsi zabierają głos, co nie jest dobre. Jest, Boże, jakie publicystyczne tematy lecimy. To może odejdźmy na chwilę od tego, bo ja zaraz, wiesz, do rana. Zapytałeś, czy porozmawiamy o tej płytce waszej Ęć, no to może o niej porozmawiajmy. W takim razie zaprosiliście do udziału w tym projekcie artystów różnych polskich i zaskoczyło mnie bardzo połączenie z Kasią i Jackiem z Kwiatu Jabłoni. Mhm. Takie, wiesz, zderzenie światów takiej delikatności i mocy. Skąd w ogóle pomysł się pojawił na zaproszenie Kwiatu Jabłoni? Ogólnie na całą płytę pomysł narodził się kiedyś gdzieś, jak siedzieliśmy w jakimś hotelu i kombinowaliśmy, co teraz można by nagrać, żeby nie było odgrzewane, żeby nie było jakieś, nie wiem, wtórne robione na siłę i tak dalej. Chociaż no może odgrzewane, to odgrzaliśmy stare numery, także może to trochę niekonsekwentnie powiedziałem. Natomiast cały sęk był taki, żeby coś zaproponować, co będzie jakimś wydarzeniem. I przy okazji no, chcieliśmy nagrać kawałki stare nasze w nowej wersji po to, żeby dobrze brzmiały, bo na poprzednich dwóch płytach no, to nie był ten sound, o który nam chodziło, dlatego że wtedy nagrywaliśmy tam, gdzie się dało i za pieniądze, jakie się dało, a nie tak, jakbyśmy chcieli. A żeby to nie było po raz kolejny po prostu nagranie tych samych kawałków, no to goście. Nie? Pomysł się zaczął, kurczę, od którego kawałka? Chyba od komunikacji w ogóle. Mm-hmm. Myśmy w komunikacji chcieli Kazika. Tylko, że to trochę nie pykło. Natomiast gdzieś tam później te utwory zaczęliśmy kombinować, a pomysł na cover Kwiatu Jabłoni wziął się z jazdy busem w nocy po jakimś koncercie, bo my w busie dość dużo słuchamy muzyki. I chyba Ziggy puszczał playlistę, gdzie był właśnie kawałek Wzięli, zamknęli mój klub. Ja tak posłuchałem ten numer wcześniej, ale akurat wtedy w busie był taki klimat, że się na nim skupiłem. Mówię, kurde, ale to jest perfekcyjny rockowy cover. No nie, no przecież to tylko gitarę dodać, tu stopę i tak dalej, przecież to będzie rąbało równo, nie? No i potem telefon do Kwiatu Jabłoni, myśmy ich dorwali chyba przy okazji Wośpu w Warszawie, finału pod Pałacem Kultury. Okazało się, że Jacek jest fanem Łydki w ogóle dość dużym, że zna naszą płytę Odór Cebul czy Socjalibację, którąś z tych płyt, że zna bardzo dobrze i słuchał dość mocno na okrągło. Poza tym są to ludzie cudowni, którzy absolutnie nie są gwiazdami w takim znaczeniu, wysoko nos zadarty i proszę z moim sekretarzem się skontaktować. No ale to widać, nie? Tak, są naturalni, tak. Oni tacy są na scenie, też nie ma cyzelacji, absolutnie są bardzo naturalni, grają swoje piosenki, które są przecudne, mają coś do powiedzenia, mają coś do pokazania na tej scenie i pokazują to po prostu w tej chwili, to jest no, podium w Polsce jak nic, nie? No i oni się zgodzili, przyjechali do studia, akurat grali koncert w Białymstoku, myśmy nagrywali płytę w Białymstoku, przyjechali, zrobili to w pół dnia, wyszło super, naprawdę mega numer wyszedł, jesteśmy z niego bardzo zadowoleni, natomiast myśmy też nigdy nie mieli oporów, żeby sięgać muzyką ponad jakieś takie szablony i szuflady. I to jest też coś, co niesamowicie sobie cenimy. Możemy zagrać reggae, możemy zagrać death metal, możemy zagrać rap, możemy zagrać funk i wszystko przejdzie, nie? Dlatego, że muzyka jest jedna, ma wiele oblicz, ale można je ze sobą pogodzić. Bardzo nie lubimy szufladkowania takiego sztywnego, że ktoś gdzieś tam nas wpycha, proszę się nie wychylać. Nie. Możemy zrobić piosenkę z Kwiatem Jabłoni, a jutro możemy zrobić z Peterem z Vadera i też będzie dobrze, jeżeli to oczywiście będzie miało sens muzyczny, no bo dość mocno weryfikujemy to, czy to będzie dobre.
A powiedz, czy jak stawialiście pierwsze kroki na scenie właśnie z Łydką, to miałeś taki pułap zespołu, do którego chciałeś dorównać? Bo ostatnio jak naszym gościem był właśnie Damian Lange i rozmawialiśmy na temat jego kariery muzycznej między innymi, to powiedział, że on chciał kiedyś, wiesz, do takiego pułapu Happy Sedu albo do tego, co robi Grabarz, tak trochę równał do tego. Może to za dużo powiedziane. Podobało mu się to i inspirowało, wiesz, a jak w waszym przypadku? To jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Bo tak ogólnie to ja powinienem powiedzieć, że nie. Dlatego, że grając Łydkę Grubasa nigdy w ogóle nie marzyliśmy, że my gdzieś tam się dobijemy do jakiegoś poziomu ogólnokrajowego. To nigdy nie było naszym założeniem i nigdy nie było celem. Wręcz przeciwnie, myśmy zawsze bardzo cenili sobie granie, nie wiem, dla 30 osób w knajpie, gdzie po prostu robimy sobie jaja na scenie i mamy kompletną swobodę, bo możemy zrobić, co nam się żywnie podoba, bo to jest tak głęboki underground i tak po prostu nikła publiczność, że tutaj wszystko przejdzie, nie? Gdzieś na jakimś etapie to zaczęło iść do góry, natomiast powiem szczerze, jakiegoś takiego pułapu sobie nigdy nie stawiałem. Natomiast na pewno marzeniem naszym był występ na dużej scenie Poland Rocka, wtedy jeszcze przy stanku Woodstock. Takie nieosiągalne marzenie, my tam nigdy nie będziemy, nie? Nie ma w ogóle mowy. I na pewno naszym marzeniem było nagrać płytę w dobrym studio. Ogólnie płyta Bąż Woła, którą nagrywaliśmy w 2010. Chyba 10, bo jeszcze dzisiaj nawet tak, sprawdzałam. To był album pożegnalny. To była płyta na zasadzie, dlatego tam jest tak dużo kawałków, bo to była płyta na zasadzie, wiecie co, no dobra, co jak co, ale przynajmniej jedną płytę sobie nagrajmy w studio na koniec, żeby było, że nagraliśmy tą płytę, że mamy ją w domu i że ona, żeby ona była zrobiona w studio, a nie kurczę na sali prób jako któreś tam demo numer 7. Carlos to wysłał na Poland Rock, wtedy w 2011 pierwszy raz się znaleźliśmy na małej scenie. Się okazało, że to źle, nie? Natomiast, bo zgubiłem wątek. Aha, pułap, dobra. Natomiast zawsze patrzyliśmy z bardzo dużą zazdrością na kapele, które trasują regularnie, jeżdżą po klubach, mają fanów, kręcą teledyski, nagrywają płyty i to się wydawało po prostu tak totalnie poza zasięgiem w ogóle. No gdzie tam w ogóle? No nie ma mowy zupełnie. Gdzie? Nikt tego nie weźmie absolutnie. Przecież my jesteśmy chłopaki, punki z garażu, z Olsztyna, kurczę. Może dzięki temu udało nam się zachować autentyczność. Nie byliśmy chorągiewką, która się zmienia i robi kawałki pod kogoś na przykład, bo coś jest modne, to zagrajmy tak. A bardzo dużo zespołów miało ten problem w Polsce, które były fenomenalne. Tylko miał jeden problem, na przykład, że grają tak jak Korn. Tylko trochę gorzej. No to po co komu drugi Korn, jak jeden Korn jest, no tak. I te takie mody, jak były, czy na new metal, czy na coś, no od razu pojawiały się jak grzyby po deszczu kapele, które ten styl w jakiś sposób próbowały kopiować. No i pomimo jakichś wstępnych sukcesów moda się zmieniała, to i zespoły, nie? Trochę szły w niebyt. Myśmy nigdy nie myśleli o tym, żeby do kogoś gdzieś tam dorównać i kraliśmy swoje, może dzięki temu udało nam się gdzieś tam, prawda, w końcu wypłynąć. Natomiast no, dla mnie zawsze takimi kapelami, które podziwiałem za mało lata, no to na pewno była Ira, na pewno Hej, na pewno Big Cyc, na pewno Piersi jeszcze z Kukizem w tej pierwszej fazie punkowej. I to były takie kapele, które strasznie mi się podobały. One grają polskiego rocka, jadą z Koksem, Illusion na przykład w czasach chwały, nie? Chociaż bardzo mocno wrócili teraz i co okrutnie mnie cieszy, grają koncerty i są sukcesy. To były takie kapele, które naprawdę miały bardzo fajnych rockowych muzyków, grały zajebiste trasy, tam było naprawdę fajnie, wszystko się zgadzało, a przy okazji byli autentyczni, ich się podziwiało. Chciało się być kiedyś takim jak oni. A jak już się pojawiła ta perspektywa, że jednak ta wasza kariera może, wiesz, tam trochę popłynąć, to trudna decyzja was czekała na pewno, żeby, wiesz, zdecydować, czy ruszycie w tą trasę, czy rozwiniecie tę karierę, ale tak sobie o tym myślałam, że to pewnie był też taki dylemat dla waszych partnerek, nie? Co, tak, to był bardzo duży dylemat, dlatego że przed Poland Rockiem w 2019 roku ja mówiłem, w życiu nie będzie takiej sytuacji, że zrezygnujemy z pracy i zajmiemy się wyłącznie graniem. To jest niemożliwe i proszę takich bzdur nie opowiadać, dlatego że to jest jakieś, nie wiem, zbieranie ogórków z nieba, w ogóle to nie pyknie. Po czym po roku 2019, kiedy zagraliśmy na dużej scenie, potem była bardzo fajna trasa jesienna, na którą naprawdę ludzie zaczęli uderzać i to dość obficie i intensywnie, doszło do sytuacji takiej, że stwierdziliśmy, no dobra, to co teraz? Bo już po prostu nie dajemy rady być 5 dni w tygodniu w pracy.
w piątek jechać na koncert, w sobotę grać koncert, w niedzielę grać koncert, wracać w poniedziałek do roboty. Tak, a tu rodzina no też, nie? No nie da rady, a jeszcze rodzina, a jeszcze trzeba odpocząć, a jeszcze też, no nie ukrywam, trzeba coś zrobić dla siebie. No tak. Zapadła decyzja, że dobra, okej, napinamy tyłek i robimy po prostu to zawodowo, będzie więcej czasu na ćwiczenie, będzie więcej czasu na granie, zajmiemy się tym, trudno, ryzyk fizyk, nie? Podjęliśmy decyzję, ogłosiliśmy trasę, COVID. To był dokładnie luty 2020 roku, kiedy podjęliśmy jednoznaczną decyzję, że tak, przechodzimy na zawodowstwo, teraz się zacznie. 6 marca ogłoszono lockdown i było po trasie tak wiosennej. Tak dużo jest chyba takich sytuacji. Tak, oczywiście, bardzo dużo takich sytuacji. Decyzja i nagle tak. Jakieś wydarzenie takie. Natomiast tak już zostało, no część chłopaków poszła do roboty, część nie. Ja jeszcze cały czas się zajmowałem tym, czym się zajmowałem wcześniej, czyli sprzedażą instrumentów, trochę online, trochę stacjonarnie. Także udało się na powierzchni utrzymać, natomiast ja uważam, że ten czas covidowy bardzo dobrze spędziliśmy. Naprawdę nam to dużo dało. Trochę szkoda tych tras, bo może byśmy byli gdzieś dalej wyżej. Jakby wtedy, po tej fali takiej, bo ten 2019 to naprawdę nas tam wyniósł nieźle, bo ten koncert na Poland Rocku był niesamowity. Jakbyśmy grali cały 2020, może bylibyśmy gdzieś teraz tam, nie wiem, trochę dalej wyżej itp. No ale trudno, no tak po prostu się okazało, tak koleje historii się potoczyły i udało nam się tego nie przespać, udało nam się coś zrobić, co zaowocowało tym, że jak wróciliśmy do koncertowania, to ludzie na nas czekali. Fajnie. A nie brakuje ci trochę prowadzenia tego właśnie sklepu muzycznego tutaj, bo to na Starym Mieście, prawda? Tak. Prowadziłeś, to było inne życie, bo tak sobie wyobrażam, że wiesz, że tak było. Miałeś pewnie spokój, tutaj wszystko super, nie. Jeszcze jakieś próby. Wiesz co, nie, to nie jest do końca tak. Ogólnie spoko, fajnie, to każdy też idzie swoją drogą, ale trzeba się czymś zająć. W pewnym momencie jest zawsze taki dylemat, no albo to robisz porządnie, albo w ogóle, bo nie da się paru srok za ogon ciągnąć, bo gdzieś w pewnym momencie zacznie to rodzić konflikty, zacznie być z tym problem po prostu, jak to wszystko pogodzić, bo się nie da, nie? I w sytuacji, w której ja na przykład zacząłem jeździć na koncerty, to był to problem. Dlatego, że no, ciężko jest w firmie nie być i nią zarządzać. To jest trochę problem. Potem piętrzą się problemy, które trzeba rozwiązywać. To rozwiązywanie tych problemów zajmuje więcej czasu niż skupianie się na tym, co powinno być priorytetem, czyli na sprzedaży, nie? No i trzeba było wybrać. Najzwyczajniej w świecie trzeba było wybrać. No każdy z nas w życiu dokonuje jakichś tam wyborów. Nie brakuje mi tego, szczerze powiem. Serio, nie brakuje mi tego. Jestem absolutnie szczęśliwy z tego, że dzięki Bogu na razie mogę się utrzymać z grania. To było zawsze moje marzenie. Nie ma z tego jakichś niesamowitych kokosów, tak jak niektórzy myślą. Nie jesteśmy na etapie, nie wiem, Dawida Podsiadły, żeby wypełnić Narodowy i w jednym sezonie zbudować sobie 3 domy. No nie, po prostu mamy normalne pensje, na które ciężko musimy pracować, grając koncerty, nagrywając płyty, pracując jako menadżerzy, księgowi, PR-owcy, prowadzący Facebooki i tak dalej, bo my jesteśmy kompletnie niezależni, nie mamy wytwórni, w tym momencie nawet nie mamy menadżera, sami to ogarniamy. Także jest to coś, co cenimy sobie, tą niezależność, chociaż pewnie nas to kosztuje trochę jakieś możliwości. Moglibyśmy zrobić głupsze piosenki i być bardziej sławni, ale nie chcemy. No tak, ale wiesz, to też jest ciekawe, że ludzie trochę, niektórzy może sobie nie zdają z tego sprawy, że jaki to jest proces, wiesz. No, wydaje się, że co, no wychodzą na scenę, grają, a gdzie to wszystko, wiesz, poza sceną, przecież to jest ogrom pracy. To tak jest trochę roboty, jest dużo tej roboty, natomiast ja to lubię, podoba nam się to, ogarniamy, to jest naprawdę fajnie, nie mamy nic przeciwko, żeby się na tym skupić. Przy czym no, granie w kapeli na jakimś tam poziomie jest normalnie zajęciem na pełen etat. Oczywiście, że tak. To jest normalna robota. Ja wstaję rano, ruszam do działań. To są telefony, to jest PR, to jest Facebook, to jest księgowość, to jest ogarnianie koncertów, planowanie tras. Trzeba obdzwonić kluby, pozałatwiać hotele, żarcie, wszystko i tak dalej, przeliczyć kilometry. No, to jest trochę roboty. Jest trochę roboty. A jesteś dumny z utworu Masz Wybór? Bo wydałeś go solowo. I ja bym chciała o nim trochę porozmawiać, bo wiesz, dotknąłeś takiego tematu, no ważnego oczywiście dla kobiet bardzo. Tak. Wypowiedziałeś się tak dosadnie i obstawiam, że odbiór był pozytywny. Tutaj też oczywiście klasycznie popisałem się trochę niekonsekwencją, dlatego że kiedyś pamiętam, jak w wywiadach mówiłem, że nie ma takich, jest parę tematów, których bym nie ruszył, dlatego że są zbyt kontrowersyjne społecznie i zawsze wywołują złe emocje, nieważne co się powie. Jednym z tych tematów jest między innymi właśnie kwestia aborcji. I akurat o aborcji ja bym piosenki nie zrobił, ale tutaj trochę trąciłem temat, wiadomo, to był kawałek napisany zaraz po strajku kobiet.
który naprawdę, no, no, cała sytuacja związana z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego to był bulwers absolutny. No i oczywiście każdy polityk, który przyjdzie, zaraz mi będzie wyjaśniał, że to nie tak, bo to przepisy prawne. Gówno prawda, wiadomo było, jaki był tego cel. Ja też bym chciał kiedyś takiego faceta mieć po drugiej stronie stołu i powiedzieć: stary, co ty gadasz, masz mnie za idiotę, przecież ja doskonale wiem, jakie były wasze intencje, co chcieliście osiągnąć. Chłopcy dostali po nosie, naprawdę grubo się to zaczęło robić. Oczywiście cała inicjatywa została kompletnie, i tutaj powiem rzecz kontrowersyjną, zdewaluowana przez zarząd, który po prostu kompletnie roztrwonił ten kapitał społeczny. Nie wiem, czy celowo, nie wiem, czy przez przypadek. Natomiast to, jak się skończył strajk kobiet, było kompletnie żenujące w ogóle, bo nie udało się uzyskać żadnych celów, pomimo poruszenia praktycznie całej Polski. I to jest dla mnie w ogóle absolutny policzek, że to się tak skończyło. Natomiast stwierdziłem, że to jest miejsce, w którym cicho siedzieć się nie da. Po prostu głos trzeba zabrać, jakieś wsparcie pokazać w ten sposób. A przy okazji zdrymy mi same urosły w głowie. Gdzieś tam po lesie łaziłem, wpadło mi do głowy, żeby zrobić taki kawałek. Trzasnąłem go raz, dwa. Chłopaki z Video Brothers, to jest nasz provider, który zajmuje się monetyzacją naszych działań na YouTubie, odezwali się: ej, dawaj, zrobimy teledysk. Scenariusz był. Dwa dni później byłem w Warszawie, nakręciłem to w jeden wieczór i poszło, nie? Natomiast to jest taki typowy wyraz już po prostu mojego prywatnego nieangażowania reszty chłopaków w coś, co ja chciałem zrobić jako sam, żeby odpowiadać za siebie po prostu, żeby ktoś nie odpowiadał za mnie. Po prostu, to jest moje zdanie, ja tak uważam, ten tekst sobie napisałem, nagrałem sobie piosenkę w domu, dograłem do niej saksofon, saksofon mój stary dograł, dograłem do tego gitarę basową i poszło, nie? No po prostu, jedna z kolejnych piosenek, które gdzieś tam w danym kontekście społecznym były osadzone, tak jak mówiliśmy o tym wcześniej. Tak, tak. Taki był czas, tak się wypowiedziałem, bo tak uważałem w danym momencie. Też jakiś czas po wydaniu tego utworu udzieliłeś wywiadu, w którym powiedziałeś, że zapytany o to, czy wiesz, jakaś tam kariera solowa ci się marzy, powiedziałeś, że marzy się każdemu muzykowi, który dąży do samorealizacji, ale jeszcze nie jesteś pewien, w jakim gatunku ta płyta miałaby powstać. Coś się zmieniło od tego czasu, czy dalej masz takie wątpliwości? Wiesz co, ja bardzo bym chciał zrobić płytę solo, serio, naprawdę. Ale to musiałbym mieć naprawdę koncept, żeby nie robić płyty solo po to, żeby zrobić płytę solo, tylko kiedy naprawdę coś we mnie urośnie takiego, że po prostu będę chciał to przelać w tekst, w nutę, będę chciał to zagrać i przede wszystkim, żeby to było coś innego od Łydki. Bo bez sensu by było robić płytę solo, która by była Łydką Grubasa kolejną. Żeby, nie wiem, postawić na przykład na twoje, tak wiesz, nazwisko, nie? Żeby tutaj się wybić, bo też niektórzy tak robią. Żeby zarobić więcej pieniędzy prostu. Bo bardzo często robi się płytę solo tylko i wyłącznie po to, żeby zbić kapitał indywidualny swojej popularności i go zmonetyzować tylko dla siebie. Prosto. Tak. To też wiadomo, wiesz, w żadnej kapeli nie ma pełnej demokracji. To jest tak, że wiadomo, jeden robi więcej, drugi robi mniej, ten jest lepszy w komponowaniu, ten lepiej teksty pisze, ten lepiej, nie wiem, zajmuje się finansami albo na przykład ogarnia, nie wiem, Facebooki. I teraz jest pytanie, wiesz, kto robi więcej, kto robi mniej, to zawsze są dylematy każdej kapeli, w której pojawia się jakaś kasa. Natomiast na razie nie czuję się na siłach zrobić płytę solo, bo jeżeli bym chciał do niej podchodzić, to na pewno bym chciał, żeby ona była taka, nie? Żeby to nie było coś po prostu gdzieś tam, gdzie coś się nagra i te petko, żeby to był naprawdę sztos, że ktoś powie: kurde, to jest równie fajna jak Łydka, nie? Mhm. O, nie? To by było tak. Także jeszcze nie mam takiego pomysłu, natomiast może kiedyś. Poza tym, wiesz, no ja też biorę dość czynny udział w komponowaniu muzyki, bo jestem gitarzystą i klawiszowcem i wiesz, teksty piszę do Łydy. Trochę też jestem takim, wiesz, motorkiem, który ten zespół stara się pchać do przodu. W związku z czym, no ja się mocno realizuję w zespole Łydka Grubasa. Nie mam jakiejś niesamowitej potrzeby na zasadzie: o, nagram solo, bo to się w Łydce nie mieści. No tak. No. A powiedz, jak zostałeś nominowany w tym plebiscycie Osobowość Roku, zapewne to pamiętasz, to było tak, grupa Polska Press. I tam się rozpętała trochę afera, bo nominowani zaczęli się wycofywać. Głosowanie było płatne, to po pierwsze, ale też Dorota Segda, która była również jedną z nominowanych, wypowiedziała się wtedy, że oprócz tego, że właśnie głosowanie jest płatne, to ona nie będzie brała, wiesz, udziału w rankingu w gazecie właśnie Obajtka. Czy ty, jak dowiedziałeś się o tej nominacji, to od razu wiedziałeś, że to w ogóle nie tędy droga i nie chcesz? Tak, czy... oczywiście, że tak, bo to już nie jest pierwszy raz. Ten numer był już kiedyś i on był w momencie, w którym ktoś nominował Marcina Rumińskiego i Shannona, tutaj z Olsztyna. I on wrzucił to na Facebooka, że: och, dziękuję. Ja tak patrzę, kurde,
Marcin Rumiński, plebiscyt Forbesa i tak dalej. Kurde, zawsze że do Forbesa, to się mianuje, nie wiem, szefa Rotary klubu, albo na przykład, że się, nie wiem, no, Jerzy Owsiak, nie? O, że to są takie tuzy. I tak przyjrzałem się tej inicjatywie, zwłaszcza, że potem jeszcze ktoś tam, jakiś znajomy wrzucił, że też jest nominowany, ale to było już dawno temu, nie? Bo to teraz, w tym roku, znaczy w zeszłym roku wyszło z hukiem, ale już dużo wcześniej ta sytuacja krążyła, ten plebiscyt odbywał się co roku, tylko po prostu nie miał aż takiego zasięgu, a teraz ktoś wrzucił forsę taką, że to się poniosło szerzej. I ja tak patrzę, mówię, kurde, co to jest? Zacząłem czytać, patrzę, a tam każdego można nominować. I tam później ludzie zaczęli sobie robić jaja. Na przykład no, kolega z klasy mianował swojego kumpla do Człowieka Roku i to przechodziło, bo wystarczyło zgłoszenie, nikt tego nie weryfikował. I dopiero potem te listy nazwisk się pojawiały, certyfikat można było z automatu sobie wydrukować i jazda. A ponieważ było to dość perfidnie zrobione, na zasadzie SMS, regulamin był dość niejasny, jakieś formy nagród, to wszystko było niejasne i tak dalej. Kurde, no lipa na kołach jak złoto, no to nie chcę, no dziękuję, proszę mnie stamtąd wypisać, ja w tym uczestniczyć nie będę, bo jeszcze jakiś, nie daj Boże, jeden czy drugi fan biedny, który kurczę mnie lubi, wyśle SMS-a i będzie myślał, że coś dobrze robi, a ktoś na tym zarobi sobie pieniądze. I tam już pal 6 Obajtka, pal 6 grupę Press, bo to już jest kwestia sumienia każdego wewnętrzna, tak. Jak powinien do tego podchodzić. Ja nie będę nikomu mówił, co ma sądzić na temat takiego typu albo innego. Zwłaszcza, że ja też przyznam się szczerze, nie mam wiedzy wystarczającej, żeby merytorycznie wytłumaczyć komuś, kto jest zły, a kto jest niedobry. To ja sobie zawsze też tak tłumaczę, że trzeba najpierw coś wiedzieć, żeby powiedzieć komuś innemu. Po prostu, nie będziemy uczestniczyć w czymś takim. Poza tym też jako zespół ogólnie mamy dość dużą urazę do wszelkiego typu nagród branżowych, do wszelkiego typu odznaczeń, nominacji, orderów i tak dalej. Najważniejszą nagrodę rockową w Polsce, jaką można dostać, mamy. To jest Złoty Bączek od publiczności za koncert na festiwalu Poland Rock. A reszta, jak to mawiał Napoleon, to Napoleon mówił, czy nie, już ciężko mi powiedzieć. Nie ma takiego orderu, który by nie został sprostytuowany. I to jest święta prawda, tak samo jak nie ma nagrody, która by nie była oparta na jakichś układach i miała na celu wywindowanie jednych, spacyfikowanie drugich. To się zmienia. Przykład Oscarów chociażby, nie? W tym momencie dobry film, który naprawdę jest najlepszy, może być uwalony dlatego, że nie spełnia wymogów inkluzywności. Chłopi nie jest, nie weszli. Tak, nie jest to moim zdaniem dobra droga. To powinno być w formie jakichś luźnych wytycznych, a nie obligatoryjnych. No ale dobra, no to jeżeli ktoś ma ochotę załatwić Oscara prestiż, co już i tak się wydarzyło parę razy, no to trudno, no najwyżej pojawi się jakaś inna nagroda, która będzie przyznawana naturalnie i może w przyszłości wyeliminuje Oscara z rynku, bo będzie bardziej wiarygodna. Kiedyś Fryderyki wszyscy oglądali z zapartym tchem, kto wyjdzie z tej koperty i okaże się piosenkarzem roku. W tej chwili właściwie suchą informację się podaje gdzieś tam i to absolutnie nie jest wyznacznik. Fryderyk nie sprzedaje na przykład płyty, nie wiem, ktoś dostał Fryderyka, to nic z automatu nie leci w górę w rankingach sprzedaży, co dość źle świadczy o tej nagrodzie. Nam na tym nie zależy, po co nam to, nie? W związku z czym jakieś tam osobowości roku. Poza tym, co to znaczy osobowość roku? No co to jest? Nie wiem, ja nie potrafię. Ja bym, wiesz, to interpretowała na zasadzie wpływu na ludzi, nie? Że masz coś do przekazania, ludzie cię słuchają, jesteś jakimś wzorem, natomiast w tego ale to pan Janek spod sklepu, który jest codziennie nawalony, zaczepia ludzi, wszyscy się z niego śmieją, bo fajnie, kurde, gile nosem strzela, to też jest osobowość roku, bo ma duży wpływ i ktoś zna więcej, ktoś z faceta bardziej zna na przykład niż wicepremiera Polski, nie? No to jest takie dość niemiarodalne. No tak jest, niestety. Tak jest. Plebiscytowe formy, ale to ja tego za bardzo nie lubię. Nam to nie pasuje, natomiast też nie jesteśmy tacy, że od razu z automatu wszystko, nie. To nie, po prostu. Nie podobało mi się, to poprosiłem, żeby mnie stamtąd wycofać i cześć. Już tak zbliżając się do końca tej naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać jeszcze o to, czy będąc na rynku muzycznym, tutaj pochodząc z Olsztyna, masz takie wrażenie, że odniosłeś sukces patrząc na inne, wiesz, inne zespoły, inne projekty i zdajesz sobie z tego sprawę, że z Olsztyna jest trudno wypłynąć na szersze wody, czy nie patrzysz tymi kategoriami i wiesz, nieważne skąd pochodzisz, tylko to w ogóle się nie liczy, wiesz. Co, to jest tak, że to nie jest powiedziane, że Olsztyn, Kraków, Gdańsk czy Lublin ciebie definiuje. Tak samo jak nie definiuje, nie wiem, Waplewo,
klewki, czy na przykład stare jabłonki. Przy czym, no wiadomo, że no jak siedzisz gdzieś na wiosce, naprawdę małej, masz wszędzie daleko i tak dalej, to jest ci trudniej. I nam na przykład jako kapeli trudniej jest grać koncerty jeżdżąc z Olsztyna wszędzie daleko, nie? Bo to już nas trochę jakoś definiuje, czy mamy 700 kilometrów do przejechania, czy 200. Tak. Natomiast to, że jesteśmy z Olsztyna, nie definiuje nas w jakiś, nie wiem, bardzo konkretny sposób, bo no po prostu akurat takich ludzi poznaliśmy, w takim środowisku się obracaliśmy. To nam pomogło, ale to nie jest jakoś przywiązane korzeniami, że tu jest jakaś, nie wiem, fabryka i wykluwalnia kapel, nie? Chociaż tu się żyje fajnie i mi bardzo fajnie się gra. Natomiast zaryzykuję stwierdzenie, że żeby zrobić karierę, to trzeba z tego Olsztyna wyjechać dalej, też szerzej. Mhm. Nie da się zrobić kariery, zamykając się tylko i wyłącznie tutaj w naszych miejskich ramach, tak samo jak nie dałoby się tej kariery zrobić, zamykając się w ramach, nie wiem, załóżmy Żyrardowa albo Radomia, nie? No tak. Po prostu w pewnym momencie trzeba zacząć jeździć po Polsce, trzeba zobaczyć, jak jest gdzie indziej. Trzeba nawiązać parę kontaktów, które będą dużo szersze niż regionalizm i wtedy można myśleć, po prostu ludzie mieszkają też poza tym miastem, nic się samo nie zrobi. Jest to dużo roboty, jest to dużo wysiłku, który się wkłada przede wszystkim w stosunku do ludzi, jeżeli ktoś idzie tą drogą, prawda? No bo można oczywiście od razu być gwiazdą, jak ktoś z radia cię zauważy, wylansuje na antenie, mhm. to czasami można nawet nie zagrać jednego koncertu na żywo, tylko wystąpić, nie wiem, na Sylwestra w Polsacie albo w Jedynce i nagle bank, nie? Tak, tak. Takie przypadki też natura zna oczywiście, nie? Natomiast jeżeli chce się iść tą drogą taką do ludzi na dłużej, no to trzeba po prostu opuścić czasem rodzinne miasto, wyjechać gdzieś dalej, zobaczyć. Natomiast z olbrzymią radością zawsze tutaj wracam, tu jest mój dom, to jest moja kraina. Bardzo sobie cenię zarówno ulice tego miasta, zarówno okolice, przyrodę, wszystko i tak dalej. Okrutnie to lubię i też gdzieś, nawet jak się pływa po bardzo wielu wzburzonych wodach, na niejednym sztormie się zęby zjadło, to i tak do tej przystani się wraca, bo jednak fajnie jest zawinąć do swojego rodzinnego portu. Czyli taka rada dla młodych chyba projektów, zespołów, że oprócz szczęścia to tak. dużo ciężkiej pracy i odwagi. Tak, co, znaczy żeby ciężkiej pracy, no, konsekwencji jakieś przede wszystkim, bo ja też nie chcę wyjść na człowieka, który mówi o tymi ręcami, ja 20 kilometrów w mrozie do szkoły z łopatą i tak dalej, bo to jest straszne, jak ktoś coś takiego mówi, nie? A mógłbyś, nie? To... No mógłbym, oczywiście, wiesz, od najmłodszych lat nie grałem w piłkę, bo grałem na gitarze. No nie, no bez przesady, kurde, nie jestem, nie wiem, dzieckiem z trudnego domu, wychowywałem się z kolorowym telewizorem, nie? Natomiast bez wątpienia warto faktycznie poświęcić trochę czasu na to, żeby jakoś konsekwentnie rozwijać to, co się robi i po prostu wyjść trochę szerzej, żeby uniknąć takiego zamknięcia w pudełku, że tu siedzę, w tej knajpie gram, w tej knajpie sobie chodzę i tutaj też przychodzę na rozrywkę i właściwie nic mnie więcej nie interesuje, albo mnie tu źle. No nie, gdzieś jak się chce czegoś więcej, to trzeba troszeczkę wyjść z tego pudełka, wyjrzeć szerzej i może nagle się okazać, że te perspektywy wcale nie są takie odległe. Proste, nie? Tak, tak. Do ludzi, jeszcze raz do ludzi. W takim razie już tak na zakończenie życzę ci, żeby ta trasa wasza wiosenna, tutaj wszystko poszło jak najlepiej. No i rozwoju tej twojej pasji i może natchnienia do solowego projektu, jak już będziesz gotowy. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie, przyjmuję życzenia i mam nadzieję, że będziemy w stanie z tym zespołem grać jak najdłużej i robić coraz lepszą muzykę i to jest coś, pod czym myślę każdy z naszych chłopaków, których bardzo serdecznie pozdrawiam, Zigi, Carlos, Maciejka oraz Długi, mówił w waszym imieniu Bartosz Hipis-Krusznicki, wokalista Łydki Grubas. Czy już cię nie muszę przedstawiać, nawet wspaniale. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, pozdrówka dla wszystkich.